Kto odpowiada za bezpieczeństwo w Polsce? Kolejny odcinek Zdalnej Edukacji dla Bezpieczeństwa. Dziś pochylamy się nad tematem ochrony środowiska. Czy ochrona środowiska ma wpływ na nasze bezpieczeństwo? Czym się zajmuje? I tak naprawdę kto się zajmuje ochroną środowiska, a może i pośrednio naszego bezpieczeństwa? Na te inne pytania odpowiemy sobie już za chwilę, dlatego przechodzimy do naszej prezentacji i zaczynamy o tym, kto odpowiada za bezpieczeństwo w Polsce. Odcinek o ochronie środowiska. Słuchajcie, kto odpowiada za bezpieczeństwo, a dokładniej nasza płynna ochrona środowiska? Na pierwszy rzut tak naprawdę kamienia przychodzi nam do głowy Inspekcja Ochrony Środowiska. Ona jest tak naprawdę dwuinstancyjną instytucją, tak naprawdę organem, który składa się z 16 inspektoratów wojewódzkich, nad którymi panuje Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska. No i jak się nie trudno domyślić, nad tymi wojewódzkimi inspektoratami jest taki jeden wspólny, czytaj po prostu Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, który całe tak naprawdę działania ochrony środowiska na obszarze kraju zespala niejedno. Natomiast tak naprawdę zajmuje się ta słynna inspekcja. Ona będzie kontrolowała przestrzeganie przepisów i co najważniejsze egzekwowanie obowiązków w zakresie ochrony środowiska. Czy to będzie spoczywało na podmiotach prowadzących działalność gospodarczą poprzez kontrolę gospodarki wodno-ściekowej, kontrolowanie zasobów wód, kontrolę emisji zanieczyszczeń do powietrza, kontrolę składowisk odpadów. Tych działań będzie naprawdę bardzo, bardzo dużo. Po prostu dbają o to, że jeżeli ktoś ma pozwolenie na spuszczanie, przyjmijmy 100 tysięcy metrów sześciennych ścieków rocznie, czy on tego nie przekracza, albo czy te ścieki nie przekraczają jakichś norm założonych, albo na przykład deweloper nie doprowadza do wylewania wód z budowy do jakiegoś przydrożnego kanałku, w ten sposób zanieczyszczając ten kanałek jakąś ogromną ilością na przykład żelaza, które znalazło się w tym wykopie. Słuchajcie, kolejną rzeczą to jest przede wszystkim kontrola transgranicznego przemieszczania odpadów. Coś, co czasami słyszymy, że wjechało tyle i tyle tirów przewożących śmieci, bo ktoś wymyślił jakąś super firmę, która będzie zajmowała się tak naprawdę tylko składowaniem odpadów. Jest to bardzo poważne zadanie, tym powinny zajmować się tylko firmy odpowiedzialne, mające odpowiednie zezwolenia i co najważniejsze, faktycznie zajmujące się ich utylizacją, a nie tylko zwożeniem w jedno miejsce, a potem obowiązek neutralizacji takich składowisk niebezpiecznych substancji bądź innych odpadów, na przykład medycznych, spoczywa wtedy na właściwych organach. To jest duży problem, musimy z tym walczyć i dlatego też te inspektoraty przejmują się taką sytuacją i pilnują tego przewożenia odpadów, zwłaszcza w zakresie międzypaństwowym, tak aby nie dochodziło do po prostu zwożenia takich niebezpiecznych substancji, na przykład na nasz teren kraju. To, co ważne również w działaniach Inspektoratu Ochrony Środowiska, to jest przeciwdziałanie poważnym awariom przemysłowym poprzez tak naprawdę nadzór i coroczne kontrole zakładów, które mogą powodować te poważne awarie przemysłowe. Jest tak zwany rejestr zdarzeń, rejestr elementów, które mówią o tym, do jakich awarii mogło dojść bądź do jakich doszło w danych zakładach. Każdorazowo ocenia się zdarzenie, które miało te znamiona poważnej awarii przemysłowej i nadzoruje się wszystkie działania związane z usuwaniem tych awarii przemysłowych. Jak wiadomo, te awarie przemysłowe mogą być bardzo poważne. Czy to będzie uwolnienie ścieków, czy to będzie uwolnienie na przykład ropy naftowej, czy dojdzie do skażenia gleby poprzez na przykład jakieś odpady z pozostałości, jakieś składowiska odpadów, czy też na przykład ktoś bez pozwolenia składował, bez przygotowania danego terenu odpady chemiczne, które nie powinny w tym miejscu leżeć, w taki sposób zabezpieczone i dojdzie do trwałego skażenia gleby. To wszystko trzeba kontrolować. Natomiast awarie przemysłowe będą głównie związane z jakimiś niekontrolowanymi, awaryjnymi sytuacjami w przemyśle. Należy również kontrolować, i tym zajmuje się Główny Inspektor Ochrony Środowiska poprzez swoich wojewódzkich inspektorów, przeciwdziałaniu temu, do czego nam zależy. Czyli jeżeli dochodzi do wprowadzenia do obrotu na rynek, po prostu mówiąc po ludzku, jakichś substancji, które nie spełniają naszych wymagań. Na przykład mogą być to niebezpieczne dla środowiska i ludzi konkretne chemikalia służące do na przykład mycia jakichś elementów, mogą być to
płyny eksploatacyjne do pojazdów, mogą być też szereg innych chemicznych substancji, na przykład służących w rolnictwie, jeżeli nie posiadają odpowiednich certyfikatów, że zostały wyprodukowane i są zdatne do użycia w rolnictwie. Z tym mamy, z tego co mówią celnicy, całkiem spory problem z nielegalną próbą włożenia na teren naszego kraju pestycydów i innych środków ochrony roślin właśnie za wschodniej granicy, gdzie te środki są łatwo dostępne, nie są objęte reglamentacją, bądź też są kupowane na czarnym rynku i wjeżdżają, próbują niektóre osoby wwozić na teren Polski, bądź też Unii Europejskiej, pamiętając o strefie Schengen. Takie substancje, które mogą być niebezpieczne dla użytkowników, zarówno w procesie samego nawożenia takich pól takimi substancjami, czy też późniejszych odbiorców, tutaj konsumentów po prostu. Warto pamiętać, że inspektor ochrony środowiska prowadzi i koordynuje monitoring środowiska. Po prostu zbierane są dane dotyczące zanieczyszczenia środowiska, zanieczyszczeń i stanu powietrza, wód, gleby, przyrody, hałasu, promieniowania jonizującego i pól elektromagnetycznych. Czy hałas jest zanieczyszczeniem? Jeżeli popatrzymy pod kątem tego, jak wielki problem może powodować i jaki ma wpływ na zdrowie człowieka, to tak, i to bardzo dużym, ponieważ w ostatnich latach przybywa nam dróg szybkiego ruchu, autostrad i innych, te drogi, sieć drogowa na przykład się rozwija, bądź też inne zakłady przemysłowe, czy też inne działania, które powodują, że tego hałasu jest coraz więcej, to musimy podejmować szereg działań takich, aby zapobiegać przenoszeniu tego hałasu na ciało człowieka również, tak aby dbać o jego zdrowie i życie. Ponieważ hałas jest, może być równie nawet szkodliwy niż zanieczyszczenie na przykład powietrza, bądź też inne rodzaje zanieczyszczeń. Słuchajcie, jedziemy dalej, bo nie ma co się zatrzymywać. I od ochrony środowiska przyszliśmy do czegoś praktycznie innego. Do Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. No ale co oni mają wspólnego z bezpieczeństwem? Przecież oni prognozują pogodę. Prognoza pogody i bezpieczeństwo wydają się chyba niepotrzebne. A tak naprawdę myślę, że jeżeli dłużej się nad tym zastanowimy, dojdziemy do jasnego wniosku. Jeżeli przewidzimy niebezpieczne sytuacje meteorologiczne czy hydrologiczne na terenie naszego kraju, to możemy się do nich przygotować. Dlatego Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Państwowy Instytut Badawczy, dbają o to, abyśmy byli w stanie przygotować się na takie zagrożenie. Instytut ten powstał w 1972 roku, czyli ładnych parę lat już działają. Jakie są zadania tego instytutu? Prowadzi systematyczne pomiary i obserwacje hydrologiczne i meteorologiczne. Jeżeli uzyskamy dostęp do bazy IMGW, to dowiemy się na przykład, jaki był stan wody w Wiśle w 2010 roku podczas powodzi, ale zarówno dowiemy się, jaki był podczas powodzi w 1997 oraz w wielu innych latach i porównamy sobie. Na przykład na tej podstawie możemy powiedzieć, że stan wody w tym roku w Wiśle latem był bardzo niski. I wiemy, że są to stany dużo niższe niż obserwowane w poprzednich latach. Tak samo, patrząc przez obserwacje meteorologiczne, jeżeli chodzi o temperaturę, średnią temperaturę powietrza w roku, w okresie zimowym, letnim, możemy obserwować pewne trendy, czy pogoda będzie, czy ta pogoda jest, ten klimat nasz jest coraz bardziej łagodny, coraz bardziej ostry. To wszystko już jest w stanie meteorolodzy spokojnie zinterpretować i podać nam konkretne informacje. Również te wszystkie dane są przechowywane, zbierane oczywiście i udostępniane organom uprawnionym, bądź też organom, innym instytucjom na podstawach komercyjnych tak naprawdę. Również są opracowywane i rozpowszechniane prognozy i ostrzeżenia dla osłony ludności oraz gospodarki narodowej. Myślę, że już nie jedna osoba z Was dostała na SMS-em słynny alert RCB. I co tam brzmiało? Niejednokrotnie słyszeliśmy, IMGW ostrzega. Na tym obszarze zagrożenie, ostrzeżenie drugiego stopnia, burze i silne wiatry, albo gradobicia, albo niska temperatura, albo upał. To właśnie wynika z tych prognoz i ostrzeżeń dla osłony ludności. Bo jeżeli mamy informację, że dzisiaj dojdzie do silnych burz wieczorem, to możemy się przygotować, prawda? Możemy zabrać rzeczy, przymocować rzeczy na balkonach, zabrać kwiatki z parapetu, albo i przede wszystkim nie wychodzić z domu, jeżeli wiemy, że takie zagrożenia mogą wystąpić, bo dbamy o swoje bezpieczeństwo. Również jeżeli wiemy, że będą ulewne deszcze, to zamkniemy okna, być może przestawimy te rzeczy, które mogą ulec zalaniu w inne miejsca. To wszystko, te prognozy, czy to w takim krótkoterminowym właśnie zagrożeniu typu wystąpią dzisiaj silne burze,
silne wiatry, będzie mróz albo upał, ale też w troszkę dłuższej perspektywie, przede wszystkim wynikające na przykład przy zdarzeniach powodziowych, kiedy to jest troszeczkę dłużej w czasie rozwinięte, ale dzięki temu jest możliwość przewidywania wysokości fali powodziowej, czyli jeżeli idzie sobie fala powodziowa na przykład na Odrze, od południa w stronę północy, no bo w inną stronę raczej woda nie popłynie, to wiedząc, że w tych miastach woda osiągnęła taki i taki poziom, przy odpowiednim szacowaniu można przewidzieć, że w danym mieście, na którym oczekujemy na przyjście takiej fali, ta fala wyniesie konkretną wartość. Dzięki temu jesteśmy w stanie przygotować wały na taką falę powodziową albo na przykład podjąć tą bardzo trudną decyzję o ewakuacji w celu ochrony ludności. Także te prognozy i ostrzeżenia mają wielką wagę dla naszego bezpieczeństwa, czyli oni tak naprawdę realnie odpowiadają również za nasze bezpieczeństwo. Również ta instytucja zajmuje się prognozowaniem zasobów wodnych i zanieczyszczenia atmosfery. O ile zanieczyszczenia atmosfery wydają się proste, o tyle te zasoby wodne brzmią trochę dziwnie, ponieważ wydaje nam się, że jesteśmy w takim szerokości geograficznej, czyli że tej wody u nas jest naprawdę bardzo dużo. Natomiast jeżeli popatrzymy pod kątem zasobów tych podziemnych wody, tych, z których czerpiemy wodę w naszych studniach, z tych, które czerpią na przykład niektóre miasta za pomocą studni głębinowych, to tej wody wcale w Polsce na jednego mieszkańca nie jest tak dużo. I tą wodę powinniśmy oszczędzać. W ostatnich latach mieliśmy tak zwaną suszę hydrologiczną, czyli po prostu tej wody w glebie i w tych niższych warstwach gleby było bardzo mało. Ten poziom, poziom lustra wody się obniżał, tej wody było w gruncie coraz mniej, przez to były szkody oczywiście w rolnictwie, przez to mieliśmy bardziej niebezpieczne te wszystkie ulewne deszcze, ponieważ ta gleba była coraz bardziej sucha, wysuszona, nie zbierała naturalnie tej wody. Także tu również trzeba to na bieżąco monitorować i posiadać konkretną wiedzę. Wspominając o budowlach piętrzących, czyli znowu woda, słynne tamy, bo takiej można nazwać, podlegają ocenie stanu technicznego i bezpieczeństwa, ponieważ nie wyobrażamy sobie chyba takiej sytuacji, że postawiamy tamę na rzece, na przykład takiej górskiej, która jest bardzo żywiołowa, ponieważ jednego dnia liczy kilkanaście centymetrów, drugiego dnia po silnych, ulewnych deszczach może liczyć kilka metrów. Nie możemy sobie pozwolić na to, żebyśmy takiej budowli nie nadzorowali, nie oceniali jej stanu i tego, czy naprawdę nam nie zagraża. Ponieważ pęknięcie takiej zapory, takiej tamy, czy po prostu jakiegoś jazu może spowodować ogromne straty i zagrozić ludzkiemu życiu. A tego nie chcemy, dlatego ta ocena stanu technicznego i bezpieczeństwa budowli piętrzących jest niezbędna. Również to zbieranie i przetwarzanie informacji dla władz publicznych i właścicieli wód. Czyli po prostu dalej, to podstawowe zadanie. Zbieramy informacje, przetwarzamy, jeżeli one mają wpływ na działanie konkretnych służb, instytucji, grup ludzi, użytkowników danych terenów, wód, po prostu to przekazujemy dalej. IMGW może również te informacje komercyjnie udostępniać. To, co ważne, IMGW uczestniczy w działalności Światowej Organizacji Meteorologicznej i innych agend Organizacji Narodów Zjednoczonych związanych z tą meteorologią. Również IMGW prowadzi działalność badawczą, czyli po prostu badają klimat oraz inne czynniki wpływające na to, jak te nasze warunki klimatyczno-pogodowe się zmieniają oraz hydrologiczne te warunki, co sprzyja temu, abyśmy mieli coraz lepsze metody prognozowania, diagnozowania tych wszystkich zjawisk i po prostu lepiej i więcej o nich wiedzieć. Państwowa Agencja Atomistyki. Powiecie, że zasadziłem, bo przecież co oni mają wspólnego z tym słynnym bezpieczeństwem? Przecież w Polsce nie mamy elektrowni atomowej. Prawda, elektrowni atomowej nie mamy, ale reaktor atomowy już posiadamy. Nie pomyślicie nawet o tym, jak wiele izotopów promieniotwórczych wykorzystuje się w medycynie, w przemyśle. I co najważniejsze, przecież przez nasz kraj też przejeżdżają takie izotopy i elementy, które mogą być promieniotwórcze w celu transportu ze wschodu na zachód, północy na południe. Tu nie ma znaczenia. To jest bardzo ważna działka, którą trzeba się też zajmować. Jest to urząd, który po prostu dba o ochronę radiologiczną i bezpieczeństwo jądrowe naszego kraju. Powstali w 2000 roku i się zajmują. Sprawują nadzór działalności nad działalnościami mogącymi powodować narażenie na promieniowanie jonizujące. Brzmi bardzo tajemniczo. Po prostu pilnują tych, którzy dbają
którzy przechowują, wykorzystują bądź też użyczają jakieś źródła promieniotwórcze bądź korzystają z takich technologii, które mogą spowodować uwolnienie takiego promieniowania do atmosfery, do otoczenia. Przede wszystkim również dbają, jako Państwowa Agencja Atomistyki, o systematyczną ocenę sytuacji radiacyjnej kraju. Kolejne ciekawe stwierdzenie. Sytuacja radiacyjna kraju. Cofnijmy się do czasu, kiedy doszło do awarii w elektrowni w Fukushimie. Cały świat w panice. Czym się takie agencje zajmą? Przede wszystkim ocenią realny poziom zagrożenia, czyli na podstawie tych danych, które zbierają na obszarze kraju za pomocą swoich instrumentów pomiarowych, wymienią się tymi danymi z innymi agencjami o podobnym zadaniu w innych sąsiednich krajach. W ten sposób powstaje mapa zagrożenia. Wiadomo, jakie jest promieniowanie, czy to promieniowanie się zbliża do nas, czy oddala. I w ten sposób można zaplanować podejmowane działania. Dlatego to jest bardzo ważny element. Również trzeba pamiętać o tym, że naturalnie występują różnice radiacji, czy też tego promieniowania jonizującego w atmosferze, danego promieniowania gruntu. Są takie miejsca w Polsce, gdzie to promieniowanie będzie wyższe, są takie, gdzie będzie niższe i będzie to całkowicie naturalne, nie będzie to wynikało z żadnych negatywnych skutków, czy to jakiejś broni jądrowej, wypadków radiacyjnych. Nie, to nie będzie miało z tym wspólnego, po prostu tak jest. Matka natura tak świat ukształtowała, że w niektórych miejscach to promieniowanie tła będzie dużo wyższe niż w pozostałych. Zazwyczaj to promieniowanie tła wynikające z używania minerałów będzie trochę wyższe w miastach, ponieważ będziemy mieli tam dużo betonu oraz innych elementów, co może powodować podniesienie takiego promieniowania tła, ale również też warto wspomnieć o tym, że może występować tak zwany gaz radon, który również jest promieniotwórczy, chociaż nie ma formy stałej. Słuchajcie, również ta firma, nazwijmy to Agencja Atomistyki, zajmuje się współpracą z tymi innymi organizacjami oraz, jak to się mówi, ma narzędzia, czyli raczej instrumenty prawne do tego, aby monitorować i usprawniać ten cały przebieg tych wszystkich elementów oraz prowadzi tą ewidencję wszystkich organów i producentów, osób używających wszystkiego, co jest związane z promieniowaniem. Poszło? Mam nadzieję, że nie było nudno. Kolejny odcinek z Zdalnej Edukacji dla Bezpieczeństwa z nami. Nie wiem, który toż odcinek, kto odpowiada za bezpieczeństwo w Polsce. Z każdym odcinkiem zastanawiam się, kiedy tak naprawdę wyczerpiemy tą listę instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w Polsce. Jest ich naprawdę wiele. Są coraz ciekawsze i coraz mniej znane. Już niedługo kolejne elementy z tego ciekawego cyklu. My szykujemy też nową serię odcinków. Dowiecie się w nich również o tych ciekawostkach, ale za wiele nie będę zdradzał. Poczekacie, to się dowiecie. A na razie profilaktycznie dajcie nam suba, kliknijcie w dzwoneczek, polajkujcie nasz fanpage na Facebooku, abyście nie przegapili naszych nowości. Ja Wam dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję. Do usłyszenia i do zobaczenia już niedługo.